Czwartek, 14 czerwca, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Elektrograty wymiatamy z chaty to już znane hasło akcji, którą organizuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Zasada jest prosta, nieodpłatnie można pozbyć się niepotrzebnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych i otrzymać za to pożyteczny gadżet. Tym razem akcja odbędzie się w sobotę 23 czerwca, a kontenery na te graty stały będą w siedzibie zakładu przy ulicy Staszica. W sobotę 23 czerwca w Bolesławieckim Przoku, czyli w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który mieści się przy ulicy Staszica w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zbierane będą bezpłatnie wszystkie przywiezione tam niepotrzebne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Po raz kolejny organizujemy akcję Elektrograty wymiatamy z chaty. Akcja jest połączona z naszym projektem, który, przypominam Państwu, w lutym podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na projekt, który ma zapewnić kompleksową gospodarkę odpadami w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czebieniu. I to jest jeden z jej punktów, również prowadzenie akcji edukacyjnej. Ta akcja edukacyjna ma nam pomóc oczywiście zmniejszyć te ilości odpadów, które mają być składowane na składowisku. Zasada jest bowiem prosta. Im więcej odpadów zbierze się w sposób selektywny do dalszego recyklingu, tym wolniej zapełniać się będzie składowisko na odpady. Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji Elektrograty wymiatamy z chaty. Dotychczasowe sukcesy tej akcji pozwoliły na to, że kolejna, już piąta edycja, każdy, kto przyniesie te elektrograty, może liczyć na drobne gadżety. Udało się zebrać już 13 ton w ciągu tych czterech edycji, 13 ton zużytego sprzętu elektronicznego, czyli inaczej mówiąc, one trafiły tam, gdzie trzeba i podlegały recyklingowi. Od tego roku otworzyliśmy drugą kwaterę składową, pierwszą w ramach zadań, które prowadzimy. Prowadzimy rekultywację kwatery numer 1 w Czebieniu. To zadanie, oprócz tych budowy infrastruktury, czyli boksów, również polega na tym, że kupujemy sprzęt do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, ale także i bioodpadów. Kupujemy ładowarkę wysokiego unoszenia, dość dużą taką, która pomaga w pracy naszym pracownikom. Z tymi aspektami gospodarki odpadami w mieście ściśle wiążą się wszystkie akcje edukacyjne, które prowadzi w tym względzie i MZGK, i Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej. I te dwa podmioty organizują też wspólnie akcję Elektrograty wymiatamy z chaty. Każdy, kto z naszych mieszkańców przyjdzie do naszego zakładu w sobotę, przypomnę, między 8 a 17, otrzyma różne prezenty, chociażby takie nasze torby edukacyjne, torby, które będziemy rozdawać, i inne gadżety dla dzieci, które również w ramach tej akcji będziemy rozdawać. Elektrograty można też na co dzień przywozić do Bolesławieckiego Przoku, ale warto skorzystać z soboty 23 czerwca, ponieważ niecodziennie za odpady można otrzymać jakieś prezenty. Dziś kończy się maraton teatralny w Teatrze Starym, będący podsumowaniem sezonu teatralnego. Do czwartku mogliśmy oglądać spektakle, które w tym sezonie powstały i które najbardziej spodobały się publiczności. Gościnnie na deskach Bolesławieckiego Teatru zaprezentował się Szkolny Teatr z Ocic na próbę. Już po raz trzeci Szkolny Teatr z Ocic o nazwie Na próbę zaprezentował w Teatrze Starym w Bolesławcu premierę swojego spektaklu. Tym razem młodzi aktorzy zaprezentowali sztukę Pamięć Rzeczy. To przedstawienie, które nawiązuje do czasów powojennych i powrotu repatriantów z byłej Jugosławii do Polski. To temat bliski uczniom z Ocic, bo wielu z nich to potomkowie repatriantów. Ocice jest to prawie w całości przeprowadzona miejscowość Gumiera, która osiedliła się w miejscowości Ocice i tu znalazła swoje miejsce. Na scenie pojawili się uczniowie z klas od 4 do 7, którzy nad spektaklem pracowali pod okiem reżyserki, na co dzień związanej z Teatrem Starym w Bolesławcu, Anety Ćwieluch. A tam znalazłam? Co? Akordeon, to będziemy śpiewać, ale to mój akordeon. My mamy taki stary, duży, okrągły stół. Zajmuje półku, ale co? Wszyscy możemy się nie pusić. A u nas w gospodarstwie jest wielka stodoła.
Spektakl przygotowany w szkole w Ocicach powstał w ramach autorskiego projektu reżyserki. Napisałam taki projekt, Teatr i ja, bo widzę jaka jest duża potrzeba edukacji takiej teatralnej. Bo sam teatr, przyjście do teatru nie daje nic. Dziecko musi wiedzieć, po co przychodzi, jak się ma zachować w teatrze, no i przełamywać pewne lęki. I myślę, że wieść jest taką, absolutnie nie degradując wsi, ze względu na oddalenie od miasta, od ośrodków kultury i w tej chwili na tą reformę edukacji, gdzie te dwa roczniki pozostają w tym miejscu, ważne jest to, żeby przyjechać do nich i żeby coś z nimi zrobić, żeby z nimi porozmawiać i żeby próbowali wyjść na scenę, bo proszę mi wierzyć, że kompleksy i lęki są bardzo duże, bardzo duże. Pamięć rzeczy to jedna ze sztuk zaprezentowanych w ramach tak zwanego teatralnego maratonu, który jest formą podsumowania i zamknięcia sezonu w Teatrze Starym. Reżyserka Aneta Ćwieluch na zakończenie sezonu postanowiła w ciągu kilku dni zaprezentować te najnowsze sztuki, które najbardziej podobały się publiczności. Wczoraj były trzy spektakle, Maluchy, najstarsza grupa, czyli Teatr z jednej gliny, najstarsza praktyką tutaj i najstarsza grupa, czyli dorośli, Planeta B. No niestety, publiczność nie dopisała, było nam bardzo przykro, dlatego że no, robimy to dla Państwa, robimy to dla Bolesławca i myślę, że teatr ma określony poziom i warto przychodzić na nasze spektakle. Przez 4 dni do czwartku, w południe dla najmłodszych i po południu już dla wszystkich, pracownia prezentowała spektakle, a wszystko pod hasłem Wieloteatr. Gościnnie wystąpił też Teatr Dziewiątka z Lubania. Zbliżają się wakacje, a więc powraca temat bezpieczeństwa nad wodą i od tej informacji rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Policja kolejny raz prowadzi wakacyjną akcję Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Celem do osiągnięcia jest uczynienie bezpiecznym czasem okresu letnich wakacji dla uczniów. Szczególnie zaś chodzi o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Co roku dochodzi do utonięć wielu młodych ludzi. Akcje edukacyjne policji i bezpośrednie działania na kąpieliskach mają doprowadzić do zmniejszenia się tej liczby tragedii. Kruszyńscy policjanci zatrzymali 47-letniego złodzieja, mieszkańca gminy Bolesławiec, który ukradł rower wart 600 zł. Rower został odzyskany i zwrócony właścicielowi. Złodziejowi grozić będzie kara więzienia do 5 lat. Weterani poszkodowani, uczestnicy misji zagranicznych z jednostek wojskowych Czarnej Dywizji wzięli udział w dwudniowym spotkaniu środowiskowym. Już pierwszego dnia weterani z 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 23 Śląskiego Pułku Artylerii odwiedzili uczniów szkół w Legnicy, Bolesławcu i Kamiennej Górze, opowiadając o żołnierskiej służbie. Drugim ważnym akcentem spotkania było podarowanie mieszkańcom domu samotnej matki z dzieckiem w miejscowości Pobiedna darów rzeczowych, zebranych w ramach akcji charytatywnej przez weteranów z jednostek wojskowych Czarnej Dywizji. Znamy laureatów konkursu fotograficznego Dwa Miasta Fotografia Kreatywna. Ideą konkursu było oryginalne przedstawienie na zdjęciach Bolesławca i Citał. Na konkurs wpłynęło prawie 70 prac w dwóch kategoriach. W kategorii Bolesławiec wygrał Rafał Klimek, który zaprezentował fotografię Dom Zły. Drugie miejsce wywalczyła Amelia Marycka, a trzecie Bartosz Witaszczyk. Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Łukasiewicz. W kategorii Citał pierwszą nagrodę otrzymała Kalina Śliwińska za zdjęcie Betonowe łąki. Na drugim miejscu plasował się Roman Kowalski, a na trzecim Robert Pomichter. Wyróżnienie otrzymała Iwona Hamplewska. W najbliższy poniedziałek w ramach edukacyjnej konferencji do Bolesławca przyjedzie mobilne centrum edukacyjne. To specjalna ciężarówka, w której znajduje się m.in. multimedialna klasopracownia, wirtualna rzeczywistość, gry 3D oraz tzw. tajemnicza wyspa. Więcej informacji o możliwości rejestracji na stronie Bolesławieckiego Powiatu. Tomasz Bochenek, znakomity recytator, wyróżniany na wielu przeglądach, kończy edukację w powiatowym zespole szkół i placówek specjalnych.
Z tej okazji odbędzie się jego benefis. Odbędzie się on we wtorek 19 czerwca o godzinie 13 w Teatrze Starym. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza na warsztaty i zajęcia otwarte w czasie wakacji. Już można się na nie zapisywać. Już od teraz można zapisywać się na warsztaty w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Jak co roku zaplanowano zajęcia dla tych, którzy lubią rękodzieło, lubią śpiewać i tańczyć, a także artystyczne prace w glinie. Na wakacje zapraszamy zarówno dzieci, jak młodzież i dorosłych. Zapraszamy do naszych pracowni artystycznych, tanecznych, muzycznych. Zajęcia już od 25 czerwca w pracowni Magdaleny Koniecznej. Ciekawym pomysłem, którego realizacja już się zaczęła i będzie trwać także podczas wakacji, będzie robienie drobnych ceramicznych elementów, które potem utworzą większą całość. Chciałabym zwrócić uwagę właśnie na pracownię Mateusza Grobelnego, gdzie będzie można w trakcie wakacji wykonać różne elementy kwiatów, liści, elementy przyrody, które później wykorzystamy do takiej instalacji zewnętrznej. Zaczynamy robić takie abstrakcyjne drzewa, na których wiszą właśnie elementy ceramiczne i zdobimy pięknie nasze miasto ceramiki. Inną ciekawostką jest nauka tańca dla dorosłych. To oferta dla tych, którzy chcą się nauczyć podstawowych kroków i figur tanecznych. Wszystkie wakacyjne zajęcia w BOK MCC są bezpłatne. Po wydarzeniach zapraszamy na relacje z bałkańskiej festy, która już po raz 14 odbyła się w Bolesławicach. Zachęcam do obejrzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.